Chyba każdy zainteresowany słyszał gdzieś o tym, że ketoadaptacja trwa 30 dni. Dlaczego to jest mit? Czy aby na pewno nie ma w tym ziarnka prawdy? I jak sprawdzić, ile u Ciebie trwa, będzie trwała albo trwała ta adaptacja i co z tą informacją pożytecznego zrobić? Na ten temat porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Dlaczego mówię, że to mit, że ketoadaptacja trwa 30 dni, skoro przecież sama stworzyłam kurs online Keto Start o ketoadaptacji, w którym właśnie prowadzę krok po kroku kursantów przez miesiąc czasu przez proces ketoadaptacji. A tak na marginesie, jeżeli oglądasz w dobrym czasie ten film, to sprawdź opis, bo być może trwa jeszcze mega promocja na ten kurs. Wzięło w nim udział już ponad 1000 osób i naprawdę mam bardzo pozytywny feedback. Bo to nie jest tak, że w mitach nie ma jakiegoś ziarnka prawdy. Natomiast uważam, że mówienie, że potrzebujesz 30 dni na ketoadaptację, no tą prawdą po prostu nie jest i chcę dzisiaj o tym z Tobą porozmawiać. Przede wszystkim ketoadaptacja to proces. I teraz zastanów się, wybierz sobie jakąś dziedzinę, w której jesteś, no masz taką pozycję ekspercką. Nie wiem, może to jest coś na przykład związanego z Twoim zawodem, tym to, czym się zajmujesz w tym momencie. Czy jest tak, że możesz powiedzieć, że po prostu teraz koniec, już mam to, na przykład, nie wiem, jestem ekspertem od sprzedaży, jestem świetnym, nie wiem, graphic designerem, nauczycielem, cokolwiek sobie dołóż i po prostu koniec. No na pewno jak dostajemy, nie wiem, uprawnienia, kończymy studia, zostajemy magistrem, czy zostajemy uprawnienia zawodowe, no to można powiedzieć, że już jesteśmy tą osobą, na przykład jestem dietetykiem. Ale to też nie jest tak, że to nie jest proces i ja jak sobie przypomnę, jak zaczynałam 8-10 lat temu zajmować się dietetyką zawodowo, prowadzić gabinet dietetyczny, no to ja wtedy, a ja teraz, moja praktyka też się zmieniła, to też był proces, bo dużo więcej się dowiedziałam, mam dużo większą nie tylko wiedzę, ale też doświadczenie, bo pracowałam z wieloma osobami. Poza tym przeczytałam bardzo dużo publikacji naukowych, książek i w ogóle sama medycyna, dietetyka poszła do przodu, pojawiły się nowe badania naukowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jest procesem i ketoadaptacja też jest procesem. To jest bardzo ważne. Druga sprawa jest taka, że ketoadaptacja jest bardzo indywidualnym procesem, czyli jest zależna między innymi od Twojej płci, od Twojego wieku, nieraz od Twojej wagi, od Twojej elastyczności metabolicznej, od tego, czy na przykład masz insulinooporność, cukrzycę, czy masz jakieś problemy przede wszystkim z gospodarką cukrową, a nawet po części od Twoich genów. Więc są osoby, które przechodzą ketoadaptację dużo szybciej i są takie, które przechodzą ją wolniej i o tym też pamiętaj. Natomiast chcę teraz odnieść się do trzech pojęć, które są tutaj w tym temacie ważne i bardzo często niestety są mylone. Ketogeneza, ketoza i ketoadaptacja. Ketogeneza. Jest to w naszym organizmie taki szlak wytwarzania ciał ketonowych, czyli tego alternatywnego źródła energii. I tak naprawdę ketogeneza, czyli powstawanie ciał ketonowych w organizmie, może nastąpić już po kilku godzinach od albo ograniczenia węglowodanów, albo od na przykład niejedzenia w ogóle, czyli od postu. I może też ona nastąpić w momencie intensywnego wysiłku fizycznego, kiedy bardzo szybko uszczuplamy sobie te rezerwy glikogenu i na przykład po takim kilkugodzinnym, nie wiem, maratonie, no proces ketogenezy w takiej osobie zachodzi, szczególnie jeśli ona w trakcie nie uzupełnia tej glukozy jakimiś żelami, batonami, bananami itd. Więc ketogeneza naprawdę może zajść szybko. Dalej mamy ketozę. Ketoza jest to stan, w którym utrzymują się ciała ketonowe w organizmie przez kilka dni. I to znowu może dość szybko się pojawić, natomiast tutaj też ważne jest to, jakie to są ciała ketonowe. Bo teraz zobacz, mamy trzy rodzaje ciał ketonowych. Nie będę się nad tym jakoś bardzo pochylać, bo były już filmy w tym temacie u mnie na kanale, ale to jest istotne. Mamy aceton, który wydychamy, acetoodstan, który wysikujemy i
beta-hydroksymaślan, czyli BHB, które możemy zmierzyć sobie we krwi. I tak naprawdę BHB jest takim najefektywniejszym ciałem ketonowym, które możemy zużyć jako energię. Ale jeżeli na przykład ktoś się dowie, że okej, jest dieta keto, mogę sobie to zmierzyć za parę złotych, kupując paski w aptece i sobie nasikam na ten pasek, o, widzę, że jest po prostu fioletowy, to jestem w ketozie. No, to, że wysikujesz ciała ketonowe, to znaczy, że owszem, coś tam się dzieje, ale czy to jest najskuteczniejsza metoda zużywania naszej energii? Sikanie do toalety? Niekoniecznie. Dużo ważniejsze jest, żeby te ciała ketonowe zasiliły Twój mózg, zasiliły Twoje mięśnie, zasiliły Twój organizm i na tym się powinniśmy skupiać. Dlatego to, że wysikujemy ciała ketonowe, czy to, że mamy taki charakterystyczny nieraz posmak w buzi, albo że ktoś czuje po prostu od nas, że ten aceton właśnie wydychamy, no to też nie jest najlepsze. Najskuteczniejsze będzie mierzenie tego we krwi, ale rzeczywiście, na przykład jeżeli wchodzimy w ketozę postem, no to już po paru dniach, nawet po dwóch dniach, możesz mieć dość wysoki poziom ciał ketonowych nawet we krwi. Ale to nie znaczy, że zakończyła się u Ciebie ketoadaptacja. Ketoadaptacja oznacza to, że Twój organizm nauczył się korzystać z ciał ketonowych jako ze źródła energii, a nawet jako z preferowanego źródła energii. Czyli, że Twój mózg umie korzystać z ciał ketonowych i jeżeli kiedyś byłeś w ketozie, to pewnie wiesz, o czym mówię. Po prostu to się czuje. Ja, jak jestem w ketozie, w porównaniu do tego, jak nie jestem, to dużo jaśniej, klarowniej, szybciej myślę. Mogę być dużo bardziej skoncentrowana na tym, co robię, skupiona. Mam taki ostry umysł, wyostrzone nieraz nawet zmysły. Tak samo, jeżeli jesteś zaadaptowany do ketozy, to możesz trenować i nie odczuwasz tego tak bardzo. Ja nieraz na początku ketoadaptacji właśnie nie zalecam intensywnych treningów, no bo zobacz, zabierasz sobie glukozę, to główne źródło energii, jakim zasilały się do tej pory mięśnie, dajesz ciała ketonowe, ale dopóki organizm się nie zaadaptuje, nie przejdzie tej drogi, która trochę trwa, no to po prostu nie będzie miał tej energii takiej na bieżąco do wykorzystania, bo nie potrafi. Dlatego możemy się naprawdę źle czuć. Więc zaadaptowani do ketozy jesteśmy wtedy, kiedy nasz organizm potrafi efektywnie wykorzystywać te ciała ketonowe, które produkuje. I dzieje się to różnie. U niektórych osób rzeczywiście ten proces może zająć około 4 tygodni, ale niektórzy, i to widzę też w moim gabinecie dietetycznym, mają taką większą łatwość wchodzenia w ketozę i już po tygodniu, dwóch naprawdę czują się świetnie. Więc możesz to po prostu sprawdzać nie tylko glukometrem, ale możesz to też po prostu obserwować, patrząc na swoje samopoczucie. I myślę, że to powinno być takim naszym głównym wyznacznikiem tego, czy jesteśmy zaadaptowani do keto, czy nie. I dlaczego w ogóle chciałam Ci o tym powiedzieć i dlaczego nagrałam ten film o takim temacie? Bo nieraz niektóre osoby na początku, kiedy nie zrobią dobrego researchu, tylko po prostu ktoś im zaleci albo gdzieś usłyszą i chcą przejść na keto, ale ani nie mają wiedzy merytorycznej, no bo też ciężko na początku ją mieć, trzeba się doedukować, ani nie są prowadzone przez specjalistę i po prostu tak idą na hura, no to usłyszały, że dobra, 30 dni. I na przykład czujesz się fatalnie, ale mówisz, dobra, muszę dociągnąć do tych 30 dni, bo tyle trwa proces adaptacji, więc muszę to przecierpieć. No nie, nie musisz tego przecierpieć. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że już od razu, bez skutków ubocznych, albo już po kilku dniach, jeśli masz jakieś poważne problemy zdrowotne i rzeczywiście na co dzień czujesz się słabo, powinny się pojawić jakieś pierwsze sygnały tego, że jest lepiej. Moi podopieczni już jakby w pierwszym tygodniu zazwyczaj raportują mi, że tak, jakby czuję, że to idzie w dobrą stronę. Czy Ty się zaadaptujesz w 30 dni, czy w 60, czy w 12, to nie ma większego znaczenia, ale musisz czuć, że już się dobrze dzieje, bo tak naprawdę ketoadaptację, no sorry, ale można spieprzyć. Można to zrobić źle i wcale wbrew pozorom nie jest to takie trudne, żeby to zrobić źle i ja się z tym przez te lata często, dość często spotykam. Bardziej wyczulone organizmy to od razu to poczują. Niektórzy nawet robiąc coś źle, czują jakiś taki przypływ tej energii, bo są te ciała ketonowe i to działa, a później się coś zaczyna psuć ze zdrowiem. Natomiast nie czekaj 30 dni, jeżeli coś jest nie tak, tylko szukaj przyczyny. Bo naprawdę powinniśmy bardzo szybko czuć te pozytywne aspekty ketoadaptacji, a nie te negatywne. Jeżeli tego nie odczuwasz, no to poszukaj, bo prawdopodobnie jest coś, nad czym po prostu trzeba popracować.
I mam nadzieję, że osoby, które, bo ja mogę mówić z mojego doświadczenia i z mojej doświadczenia z pracą z podopiecznymi, z ich, jeżeli chodzi o ich historię, ale jest tu też dużo osób, które już ketoadaptacje mają za sobą albo cały czas są w tym procesie, więc też podzielcie się swoimi wrażeniami, jak to było u Was. Na pewno wszyscy bardzo chętnie też z tych Waszych doświadczeń skorzystamy, poczytamy i się zainspirujemy, mam nadzieję. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi, to mocno trzymam za Ciebie kciuki i życzę powodzenia, bo te 30 dni, takie mityczne, ale ten miesiąc czasu to naprawdę może być taki okres wcale nie tak długi, w którym dużo dobrego się zadzieje. Także tego Ci życzę. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!